dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Killuminati Team. Zacznę tak samo jak Ronald. Czekałem na tą okazję. Tak jak wy, jestem zdewastowany tragedią w Pittsburghu. Musimy zmierzyć się z rzeczywistością i musimy być czujni. Czy to w USA, Francji czy w Anglii, pomimo tego wydarzenia spróbuję utrzymać nas w dobrym duchu. Wspomnę o wczesnych, ciężkich latach pomiędzy rodziną Hertz i rodziną Rothschild. Wytrzymajcie, proszę, wysłuchując odrobinę historii. Herzl został opisany przez Stefana Zweiga w życiorysie The World of Yesterday. Była to pierwsza osoba z jego międzynarodową posturą, którą poznałem. Wprowadziłem wiele drobnych zmian dla ludu żydowskiego i historii naszych czasów. Dzisiaj nasza rodzina została uhonorowana nagrodą Herzla. Zastanawiam się, czy on sam by to zaaprobował. Kiedy Herz był przekonany, że stan żydowski był konieczny, udał się po wsparcie rodziny Rothschild. Poprosił o wsparcie finansowe, jak i logistyczne. Zaproponował, aby pierwszą dożą republiki był Rothschild. Napisał esej do rodziny Rothschild z wielką pasją. Jego przyjaciel dr Emil Schiff stwierdził, że Rothschild uznałby ten pomysł za szalony i skończyłby na policji lub w przytułku. Herz jednak się nie poddał. Spotkał się z baronem Edmondem de Rothschild z Francji, który wspomagał przesiedlenie Żydów z Rosji do Palestyny. Jego odpowiedzią było: byłoby to niemożliwe, aby kontrolować ten napływ do Palestyny. Pierwszymi, którzy by przybyli, byłoby to 150 tysięcy żebraków. Ci ludzie musieliby być nakarmieni przeze mnie. Herz nie był zadowolony. Napisał, że jeżeli naród żydowski nie może być uformowany przez arystokrackie pieniądze, to zostanie uformowany przez pieniądze demokrackie. I wpuścił wszystkich Żydów, oprócz Rothschildów. To dość kiepski początek. Ale po wielu latach baron Edmund de Rothschild oraz Lord Rothschild z Anglii baron przyjął to z rezerwą. Oznajmił, że bez syjonistów nie zdziałałby nic. Moją intencję utworzenia kilku osad w Izraelu są za małe. Wiedziałem od początku, że moim celem jest utworzenie państwa żydowskiego. Uważam, że mierzymy dość wysoko. Herz i baron mieli ten sam cel. Odkupienie Izraela i odrodzenie narodu żydowskiego. Uważam, że gdyby Herz spoglądał na nas, to nie byłby zawiedziony. To zaszczyt, że nasza rodzina została uhonorowana. To zaszczyt, że nasza rodzina miała możliwość wzięcia udziału w historii Izraela. Trochę historii. Wizję barona i jego pracę przejął jego syn Jimmy.
Jego zdjęcie wisi tam. Przybył do Anglii po doświadczeniu antysemityzmu w Paryżu. On i jego żona niezłomnie dawali wsparcie. Aż do deklaracji Balfoura w 1917 roku, własnej do drugiego lorda Rothschilda. Niedługo przed śmiercią Jimmy obiecał uzyskać fundusze dla Knesset. Tam widać budynek, jest w Jerozolimie. Napisał do premiera Ben-Gurion, że budynek ten powinien stać się symbolem w oczach wszystkich w Izraelu. Jego żona Dorothy wprowadziła trwały wkład przez działalność filantropijną, czyli Yad Hanadi, który założyła. Powierzyła mi kontrolę nad fundacją. Kontynuować ją będzie moja córka Hannah, mój bratanek James, gdzie on jest? Jest też moja kuzynka Beatrice. Wszyscy poza rodziny, którzy mają wkład, także są tutaj. Mój dobry przyjaciel Jim Wolfenson. Nasze rodziny znają się od 100 lat. Nie będę opowiadać, ale to prawda. Mamy też niezłomnego Artura Siegel. Gdzie on jest? Dzięki niemu nasze spotkania są zabawne. Nie tylko zabawne, ale też poważne. To praca trzech dyrektorów, Yad Hanadi, Max Rowe, który niestety nie jest już z nami, Arthur Freed. Czy jest tutaj? Gdzie on jest? Miałem nadzieję, że jest. Oraz Ariel Weiss. Dzięki nim to jest możliwe. Można szczerze powiedzieć, że fundacja ma wpływ na każdego mieszkańca Izraela poprzez ustanowienie instytucji takich jak Centrum Edukacji i Technologii, Otwartego Uniwersytetu, Instytutu Zaawansowanych Nauk i innych. Mamy też instytucję w Europie, Fundację Rothschild, która wspiera związane z działalnością projekty w Europie. To był pomysł mojego kuzyna, aby stworzyć nowy dom dla Sądu Najwyższego Izraela. Widać tam? Jesteśmy zaangażowani w budowę nowej Biblioteki Narodowej. Jest to piękny budynek. Będę się z nim widzieć jutro. Powiem, że dobrze zostało to przyjęte. Będzie to biblioteka bez granic. Dla ludzi każdej wiary z powiązaniami z narodem żydowskim z całego świata. Umożliwi nam to rewolucja cyfrowa dzisiejszych czasów. Opisałem pracę Yad Hanadi. Byłem z nią powiązany przez ponad 50 lat. Jestem świadom wkładu kuzynów z Francji, reprezentowanych dzisiaj przez Davida, prezesa Żydowskiego Kongresu. Nie zdołał dziś przybyć. Wytaczał on ścieżkę w rozpoznawaniu potrzeb najbardziej potrzebujących. Siostra Erika, Beatrice, wspaniała kobieta, zrobiła tak wiele. Na przykład wspierała getta w północnym Izraelu. Chcę także wspomnieć o pracy Fundacji Edmonda de Rothschild, która jest prowadzona przez mojego kuzyna Benjamina i jego żonę Arian. Which is led by my cousin Benjamin de Rothschild and his wife Arian,
Prowadzili oni 35 programów dających możliwość 30 tysiącom młodych ludzi w Izraelu każdego roku. Dają możliwość uzyskania wyższego wykształcenia, zwłaszcza dla grup z mniejszymi możliwościami. Minęło 8 pokoleń, od kiedy moja rodzina opuściła Frankfurt. To jest ten dom ponad 200 lat temu. Wiele członków naszej rodziny stale jest związana z narodem żydowskim. Teraz trochę na inny temat. Wystarczy o Rothschildach i naszej historii. Wasz prezes niedawno napisał ciekawy artykuł w New York Timesie. Uważam, że przyszedł czas, abyśmy przypomnieli sobie o zasadach pochodzących z deklaracji Balfoura i izraelskiej deklaracji niepodległości. Przytoczę krótko fragment deklaracji. Nic nie powinno stać na przeszkodzie prawom obywatelskim i religijnym, które przysługują Żydom w Palestynie. Teraz deklaracja niepodległości. Państwo powinno zapewnić pełną równość praw społecznych i politycznych każdemu z jego mieszkańców, niezależnie od religii, rasy czy płci. Jeżeli spojrzymy jeszcze raz na wielkich ludzi, którzy pomogli ukształtować historię Izraela i to, czym jest dzisiaj, cenię sobie przemowę premiera Rabina w Białym Domu 25 lat temu. Przytoczę fragment. Przemawiamy dzisiaj do Palestyńczyków, głosem i jasnym głosem. Dość krwi i łez, wystarczy. Nie pragniemy zemsty. Nie mamy w sobie nienawiści. Chcemy, aby wasi ludzie mogli budować domy i mogli zasadzić drzewo. Mogli kochać, żyć razem z godnością i empatią jako wolni ludzie. Dwa tysiące lat żydowskiej historii, Biblia każe miłować każdego. Dodaje nam to inspiracji. Myślę, że każdy z nas w pokoju uważa Izrael za demokratyczne państwo, którego gospodarka jest jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie. Jest tak mimo zdarzających się konfliktów w politycznym świecie. Chciałbym zakończyć słowami wdzięczności wobec Herzla, którym pomógł zbudować fundamenty pod państwo żydowskie. Dzięki niemu stało się niemożliwe po 2000 lat. W ten sposób zmienił historię świata. Dał nam nadzieję. David Wilson powiedział w mowie pogrzebowej: nazwisko Herca pozostanie święte i niezapomniane tak długo, jak chociaż jeden Żyd chodzi po tej ziemi. Nasza rodzina dziękuje ci, Ronaldzie, oraz członkom Żydowskiego Kongresu. To niezwykły zaszczyt. Nie mam większego komplementu niż docenienie starań naszych rodzin. Święte nazwisko Herz. Dziękuję bardzo. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Killuminati Team. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Killuminati Wear, który oferuje odzież, literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet.
Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Illuminati Team.